To niemożliwe, że to niebo. Za kilkanaście godzin, kilkadziesiąt godzin będzie wyglądało totalnie inaczej. Jedno jest takie dziwne, to słońce jest takie mocne i bardzo mocno grzeje. Niesamowite, ale jest takie inne, takie ostre, to jest ciężko opisać. Dobra, jest wtorek, jedziemy teraz na zakupy, zobaczymy co się nam jeszcze uda kupić. Już wczoraj stacje benzynowe, niektóre były bez paliwa, więc zatankowaliśmy sobie swoje auta. Jak nam się uda, jeszcze dzisiaj dotankujemy jakieś karnistry. Jedziemy teraz na zakupy, zobaczymy co jeszcze zostało w sklepach. Bo już wczoraj był mój mąż w sklepie i akurat byłeś w Walmarcie, nie? To mówił właśnie, że już po prostu niczego nie było. Może więcej zamówili. No zobaczymy, no potrzebujemy jeszcze trochę wody, na pewno pieczywo i zobaczymy co jeszcze da się kupić. Idziemy właśnie do Lowe's. Potrzebujemy jeszcze parę rzeczy do zabezpieczenia i zobaczymy. Jest za ciepło! No jest masakra, nie wiem czemu, ale po prostu jest no tak gorąco. Potrzebujemy jeszcze parę rzeczy i do zabezpieczenia, i do domu, jakieś baterie dodatkowe. Może jakieś akumulatory, latarki, czy takie lampki właśnie. Pełne baterii. No, wyjdziemy. I wszędzie dookoła jest pełno wojska, także już zabezpieczają pewno, pomagają ludziom. Ale tłumy. Chyba. To co jest wykupywane, to też plecie, te deski zabezpieczające okna. Próbujemy jeszcze w takim sklepie, gdzie można kupić wszystkie rzeczy właśnie do kamperów. Zresztą kamper też można tutaj kupić. Także zobaczymy, może tu będzie jakaś jeszcze butla gazowa albo jakiś palnik. Piasek. Prawda jest taka, że nigdy nam to nie było potrzebne. To znaczy nigdy od 2 lat. Bo w Karolinie Północnej taki silny huragan był ostatnio ponad 20 lat temu. Na biwak jeszcze nie jeździmy. Mieliśmy to w planach, więc i tak byśmy kupili namioty czy butlę gazową w najbliższym czasie. Natomiast nie zrobiliśmy tego jeszcze, bo nikt się tego nie spodziewał. No ale no, taka jest siła natury. Pewno mieszkając tutaj dłużej bylibyśmy już zabezpieczeni przed tym. Także już teraz wiem co czuje Ania Krecia na Florydzie, bo oni mają takie zagrożenia praktycznie co roku. Wiesz, też. Dobra, w tym sklepie też nic nie było. Jedno jest pewne, jest taki ruch wszędzie. Wszędzie są korki, wszędzie trzeba czekać. W każdym sklepie są po prostu tłumy. Chcieliśmy zatankować, ale jak widać tutaj już też nie ma paliwa. Nie, są wszystkie reklamówkami jakby założone. Przejeżdżamy akurat przed tym, obok bazy wojskowej. Wszyscy w gotowości są. Kawałek dalej. Okazało się, że paliwo jednak jest. Także trzeba patrzeć, bo to w zależności od miejscowości. My dojechaliśmy do Lidla. Kupiliśmy już dużo warzyw, owoców, takich, które mogą trochę postać. Zielone banany, które dojrzeją jeszcze w tym czasie. Buzia idzie z wózkiem pełnym wody i wafelków ryżowych. Hania idzie z wózkiem z Sebastianem. O, a właśnie w Lidlu woda jeszcze jest, ale bardzo szybko znika. No zobaczcie, jakie u nas są kolejki na stację benzynową. To już u nas przy osiedlu.
Ale to tutaj brakowało wczoraj paliwa, tak, nie? Dowieźli i teraz są kolejki. Już jesteśmy po zakupach, pokażę wam mniej więcej, na co się nastawiam. W lodówce, jak widać, nie ma za dużo. To mięso jeszcze muszę wykorzystać, zanim będziemy mieli prąd, bo to jest jeszcze z ostatnich zakupów. Ale kupiliśmy dużo, dużo warzyw. To są warzywa, te, które nam zostały, czyli te będą w pierwszej kolejności. Te są nowe wszystkie warzywa, więc te będą w drugiej kolejności. Twarde awokado włożyłam sobie do lodówki, żeby na razie nie miękło. Banany też są w lodówce, takie wybraliśmy bardziej zielone. I z zamrażarki staramy się wszystko już teraz wyciągać. Pokażę wam jeszcze co w spieżarce. Staraliśmy się wybierać, a jeszcze tak, owoce, więc jabłek dosyć dużo wzięliśmy. Dzieci lubią jabłka, jabłka się tak szybko nie psują. Ananas pewno pójdzie w pierwszej kolejności. Bułki to jeszcze bułki na dzisiaj i jutro do szkoły. Kiwi może stać dłużej, banany też. Banany będą jeszcze zjedzone w następnych dwóch dniach na pewno. Pomarańczki mogą stać dłużej. No i tu mamy cały zapas już wafli ryżowych. Tu mamy akurat tortille, chipsy tortille do guacamole, bo mamy dużo awokado, więc na pewno będziemy robić guacamole, jak już zabraknie prądu. Aha, no i puszki. Tak jak nigdy nie jemy w ogóle ananasu z puszek, ale wzięliśmy w razie czego, wzięliśmy, a to mój mąż brał, jakieś, matko, gotowce, ja tego nie jem, no ale wiadomo, że jak naprawdę nie będzie nic do jedzenia, to człowiek zje wszystko. Ja natomiast wybrałam dużo takich ryb, tutaj mamy łososia, tu Hania mi porobiła porządek tutaj, więc tu mamy łososia, tuńczyka, to będziemy jeść pewno z chlebem. Chleb jeszcze kupię jutro albo nawet w czwartek, zobaczymy jak się uda. I kupiłam jedną taką szynkę, zobaczymy. Tu mamy w razie czego jeszcze buraczki z polskiego sklepu, nawet dosyć sporo tych buraczków zostało. Jakiś dżem, to potem dżem do tych wafli i tortille, więc to zamiast chleba też może być czy zamiast chleba, żeby zrobić kanapki. Poza tym suszone owoce, takie jak daktyle, morele, różnego rodzaju orzechy, wiecie, że my lubimy orzechy, to wszystko też nam się przyda. Poza tym do tego jeszcze kupiliśmy chusteczki mokre, bo jak nie będzie wody bieżącej, no to czymś się trzeba myć przynajmniej przez 2-3 dni. Masakra. Tu jeszcze dokupiliśmy jeden powerbank, także do telefonów mamy chyba już teraz trzy? Trzy powerbanki i latarki. Jeszcze teraz idziemy do Los. No i zapomniałam jeszcze wspomnieć o wodzie. My już jesteśmy na osiedlu u nas i jak widzę, jeszcze wszystkie meble sąsiedzi mają na zewnątrz. Natomiast już piszą i informują wszyscy, że będą na pewno wszystko ściągać i chować do garaży. No jesteśmy jeszcze w Walmarcie i chciałam kupić taką tą małą butlę gazową, której wszędzie szukam, nigdzie jej nie ma. Jak widać, w Walmarcie też jej nie ma. Zostały tylko te małe butle. Zobaczymy, czego jeszcze brakuje. Na szczęście polatują nas nasi przyjaciele. I już wspominała nam koleżanka, że pożyczy nam jeden taki palnik. W razie czego, no zobaczymy, może akurat nie braknie prądu, ale dobrze mieć. Przynajmniej na tą kawę moją. Teraz widzę, że kolejną rzeczą, której brakuje, to są lodówki. Takie te przenośne kulery. A ty... Ale zobacz, ale... Naboi jest pełno. Czy naboje? Mhm. Czego brakuje? To też pieluchy. Zobaczcie, puste półki. Ale jest to też tak spowodowane tym, że już jest coraz mniej dostaw, bo coraz więcej ludzi nie przychodzi do pracy. Więc wszyscy też chcą się w jakiś sposób zabezpieczać, albo zabezpieczać swoje rodziny, albo gdzieś wyjeżdżać. No, tak wygląda dział z puszkami. Jest wtorek. Jeszcze mamy środę, czwartek i dopiero w piątek ma przyjść huragan. A już nie ma jedzenia. To są chyba te gotowe zupki tutaj, nie? Tak.
A tu? A tu puszki też. Też gotowe zupy. To już zaczyna brakować ryżu, fasoli, a gotowych tych makaronów. Czyli wszystkich gotowców brakuje. I jak widać, to pieczywa też już nie ma. I ja cię kręcę. Zaraz zobaczymy jeszcze jedną półkę. Pusto, pusto. Pusto. I pusto. W Walmartcie nawet warzywa wymiotło. Banana nie ma ani jednego. Ciekawe, czy jeszcze dowiozą jutro albo pojutrze. Wow. To w Lidlu wyglądało to o wiele lepiej. I napoje w puszkach. To samo. Wymiotło. Piwa brakuje. Nawet papieru toaletowego nie ma, bo tutaj zawsze papier toaletowy stoi. Ręczników papierowych nie ma. Zostało trochę chusteczek. O kurczę. Pusto. Dobra, my już wracamy do domku. To był bardzo długi dzień. Mało spaliśmy w nocy. Musieliśmy wcześniej wstać, bo jechaliśmy jeszcze załatwić takie urzędowe nasze sprawy. A potem te wszystkie zakupy, jeżdżenie po sklepach, stanie w tych korkach. O. Także na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam wszystkim za słowa otuchy, za wsparcie. Myślę, że będziemy się jeszcze widzieć, o ile na to pozwoli po pierwsze prąd, po drugie internet. To chciałabym jeszcze Wam zrobić taki filmik o przygotowaniu na naszym osiedlu, jak to wygląda, co się chowa. Tym bardziej, że my mieszkamy akurat w takiej strefie, gdzie te domy się budują i jest masę takich śmieci z tych nowych domów, że może mi się uda jeszcze coś takiego nakręcić. No a potem już myślę, że to już po huraganie wyjdzie filmik z samego huraganu, jak to wyglądało u nas. Trzymajcie kciuki, oby ten huragan osłabł u nas i żeby nie przyszedł do nas taki mocny. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Pa!